zwyciężymy, rozliczymy, naprawimy krzywdy, pojednamy. Ja chcę dzisiaj także ślubować wam zakończenie wojny polsko-polskiej dzień po wyborach. I już jest z nami Mirona Hołda, nasza szefowa online mediów społecznościowych. Jak widzę Donalda Tuska, który zwycięża, rozlicza, to widzę tych policjantów, którzy biegają z pałkami. No tak, to niestety ten widok już nam zostanie na lata. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. No właśnie tak pięknie mamy przywróconą praworządność w Polsce, że byliśmy świadkami w tym tygodniu, jak policja pacyfikowała protestujących rolników i takie hasło do obecnego rządu nasuwa się samo i pojawiło się w mediach społecznościowych, że przywracają tę praworządność pałą i uchwałą. I do niedawna uważany za głos rolników, jako jeden z nich Michał Kołodziejczak. Zobaczmy, jak zareagował na pytanie o potraktowanie gazem Sławomira Mentzena. No i coś, panie Michale, panu też przypomnimy. Mentzen był gazem uśmiechniętym. Pamiętam gaz, którym ja dostałem i to nie było kilka kropli, jak dostał poseł Mentzen, tylko to była cała zalana twarz gazem, który palił mnie przez kilka dni. Michale, co się stało? Na legalnie zgłoszonych manifestantów na zgromadzenie wyjechała policja, stanęła na środku drogi, nie chcieli nas przepuścić dalej, zrobił się korek, kierowcy się denerwowali, chcieliśmy to rozładować. Nagle emocje sięgnęły zenitu, bo policja wyprowadziła samochody na drogę, rolnicy chcieli to przepchnąć, zepchnąć. Ja chciałem rozdzielić policjantów, rolników od policjantów. Nagle wyszedł policjant z gazem i psiknął mi prosto w oczy. To jest hańba dla polskiej policji. Ja czuję całe ciało, które pali, które parzy. To było, jak ja widziałem, jak oni na demonstracjach używają tego gazu, to po prostu tak psikają po trochu. Wymierzył, strzelił jak z całego magazynku. Hańba takiej policji, wstyd, dramat. No i gaz, pałki, tak się, to jest koniec każdej władzy, która tak postępuje. Oni mają rozmawiać z rolnikami, oni na barykadach weszli do władzy. I dzisiaj barykady niszczą, czyli niszczą swoje fundamenty. To wszystko, na czym stali, dzisiaj tego nie ma, nie mają fundamentu. Dużo rolników mówi, że może to być specjalnie, żeby właśnie eskalować przemoc, żeby rolnicy użyli siły. On jest aktor dobry. Ta, ale nagrania z tego jakoś nie ma dziwnym trafem. Haha, końcówka najlepsza. Spojrzał na telefon. Tomeczku, za chwilę oddzwonię. Z tego gazowania nie. Michał Kołodziejczak stał się gwiazdą, zdaje się, ostatniego tygodnia, oprócz tych policjantów, którzy bili. Ale nie tylko Michał Kołodziejczak, zdaje się, że Radosław Sikorski też, też zasłynął. Tak, jeśli chodzi o pana Kołodziejczaka, no to staje się już powoli człowiekiem memem, no ale mamy 25 lat członkostwa Polski w NATO i mamy przedstawicieli polskiego rządu. Możemy posłuchać oto takiego elokwentnego żarciku w wykonaniu właśnie pana Sikorskiego. Ludziom rosną skrzydła jak pięknym ptakom, a portki trzęsą się pentakom. A mówiąc poważnie, to o ile wiem, panie ministrze obrony, pobór w Polsce nadal obowiązuje. Już tak poważniej padają słowa od pana Sikorskiego, które gdzie zostają zauważone? No oczywiście w Rosji. No i najpierw mieliśmy pana Macrona, który mówił o wysyłaniu na Ukrainę wojsk zachodnich. A teraz mamy Sikorskiego, który mówi o żołnierzach NATO na Ukrainie. Pokażmy. Co? Panie ministrze, jeszcze słowo, tak. Żołnierze krajów NATO już są na Ukrainie i chciałbym serdecznie podziękować ambasadorom tych krajów, które takie ryzyko podjęły. One same wiedzą najlepiej, które to są. Bo pan nie powie przecież. Bo ja w odróżnieniu od niektórych polityków europejskich tego nie będę mówił. Ta kwestia przypomina mi anegdotę, którą opowiada prezydent Zełenski. O dwóch starszych panach, którzy piją kawę w Odessie, mówią, słyszałeś przemówienie Putina, że Rosja jest na wojnie z całym NATO. No słyszałem. No i jak jej idzie? No straciła 300 tysięcy żołnierzy, tysiące czołgów, dziesiątki samolotów, kilkanaście okrętów.
No my też, kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, uderzenia w miasta, a ten drugi mówi, no a NATO? A NATO jeszcze nie dotarło. No, mało to wszystko śmieszne, bo bardzo naraża i Ukrainę, i żołnierzy NATO to, co wygaduje. No, chyba ostatnio znowu mniej sprawny i zdrowy pan Sikorski. No tak, i tyle się mówi o niespełnionych obietnicach pana Donalda Tuska, ale zapominamy, że przecież mamy trzecią drogę, która jak wcześniej mówiła o dobrowolnym ZUS-ie. No to co teraz pan Hołownia robi? No wypiera się oczywiście, no ale my przypominamy też, panie drogi marszałku, co pan mówił, obiecywał wraz ze swoim kolegą Kosiniakiem Kamyszem na ten temat. Druga rzecz, o którą pan zapytał, dobrowolny ZUS. Mówiliśmy bardzo jasno i bardzo wyraźnie, wakacje ZUS-owskie. Dajemy gwarancję dobrowolnego ZUS-u. Wakacje ZUS-owskie. Dobrowolnego ZUS-u. No, czyli dobrowolny ZUS, to państwo słyszą, teraz to są wakacje. No ale co tam te niespełnione obietnice? Bo znaczy, dobrowolny ZUS to jak władza coś zechce, tak? Znaczy to źle zrozumieliśmy. To nie jest tak, że my coś będziemy mieli dobrowolnie, tylko że jak władza będzie miała dobrą wolę, to da. Ale nie ma teraz, no to nie da. Teraz pałki wysyła. No ale w partii Hołowni robi się gorąco, afera z posłem Polski 2050, Adamem Komołą, miał być taki hamerykański, a w tle afera z finansowaniem kampanii wyborczej. Tylko pytanie, czy to już nie jest, czy to tylko wierzchołek góry lodowej? W sieci bardzo zawrzało i zobaczmy, jak właśnie na to zareagowali internauci. Przedstawiam wam najlepszego wolontariusza w ekipie Gomoły, Szymon Hołownia. Szymon, trzy słowa. Bardzo cię lubię. Cieszę się, że mogę dołączyć do twojej ekipy. Jakie mam zadania na dzisiaj, kierowniku? Ulotka w dłoń, gazetka w dłoń i ahoj, przygodo. A teraz powiem ten suchar, który bardzo często mówię w filmikach polecających kandydatów. Pomyślcie sobie, jak stomatolodzy, jak głupio człowiek wyglądałby bez jedynki. Dlatego wybierzcie jedynkę, Adama Gomołę. Teraz już wiemy, skąd Hołownia miał dziesiątki milionów na wielkie eventy i kampanie medialne, w czasie kiedy jego partia nie była finansowana z budżetu. Skoro za jedynkę do sejmiku Gomoła brał 20 tysięcy, to ile trzeba było wpłacić za jedynkę do Sejmu RP? Polska 20 tysięcy złotych. Tanio to już było. Jedynka na liście w zamian za 20 tysięcy złotych. Skandal w Polsce 2050. Takich sytuacji jest tam dużo więcej. W zamian za wpłatę 20 tysięcy złotych na konto prywatnej firmy szefowej swojego sztabu wyborczego Adam Gomoła. Adam Gomoła wykluczony z Polski 2050. No i Hołownia stracił jedynkę. Będzie to brzydko wyglądało, to bez jedynki. Tak, Polska 2049. No i miało być też tak pięknie, nowa władza zapowiadała najpierw pozbycie się Polski Press z rąk Orlenu, a przy okazji odpolitycznienie lokalnych tytułów. No a co się okazuje, że nowym członkiem zarządu Polski Press została właśnie Elżbieta Żuraw. No to była, to trzeba zaznaczyć, kandydatka do Europarlamentu w 2019 roku i do Sejmu w 2023, która bardzo starała się o mandat, no ale bez powodzenia, no to chyba trzeba było jej po prostu znaleźć gdzieś miejsce. Zobaczmy. Przejęte przez PiS, pisze Onet, ale o tym, jakie partie rządzące teraz przejmą Polskę Press, czytelnika nie informują. Nowa prezes zarządu Polska Press Elżbieta Żuraw ma już pewne doświadczenia z prasą. W kampanii wyborczej rozdawała partyjne gazetki lewicy. Ta pani trafiła do zarządu Polska Press. Prezes zarządu, pan Zenon Nowak, to z kolei kolega pani Bieńkowskiej. Koalicja PO-Lewica zagarnęła Polska Press. No i załatwione, załatwione. Tak, chciał pan coś powiedzieć, panie redaktorze? Tak, znaczy, bo Hołownia ma jeszcze jeden problem z aborcją. No to... I pierwsza dama lewicy, przepraszam, pan Czarzasty, wystąpił, zdaje się, z postulatem obrony swojego ciała. Tak. Może warto to zobaczyć.
czy człowiek ma prawo podejmować decyzję w sprawie własnego ciała? To jest pytanie. Jest redaktor Rymanowski i jest Włodzimierz Czarzasty, marny polityk. Tak? No i co odpowiadamy? Bo jeżeli chodzi o mnie, to ja mówię tak. Osoby dorosłe są zobowiązane do poddania się szczepieniom. Jeżeli będzie ktoś uchylał się od szczepień, uważamy, że powinien podlegać karze grzywny. Zadałem panu w sposób bardzo grzeczny, empatyczny, uśmiechniętą twarzą Włodzimierza Czarzastego pytanie takie. Czy jest pan za tym, żeby... Czy człowiek ma prawo podejmować decyzje w sprawie własnego ciała? Uważamy, że zakłady pracy i pracodawcy powinni mieć prawo do kontroli, kto jest zaszczepiony, kto jest niezaszczepiony. Czy człowiek ma prawo podejmować decyzje w sprawie własnego ciała? Obligatoryjne, obowiązkowe szczepienia dla wszystkich Polek i Polaków dorosłych. Dziękuję bardzo. My też dziękujemy. No, ale są też tacy, tak, co się zdaje się boją rodzić w Polsce i tak, o tym poinformowała Magdalena Środa. To ja uważam, że to absolutnie, to oprócz Karola Macedońskiego, to jest hit tygodnia. Tak, Magdalena Środa i jej córka przed państwem. I to, że nie jestem na tej manifestacji, jest spowodowane tym, że jestem akurat na urodzinach mojej wnuczki, która urodziła się poza Polską, ponieważ moje dziecko bało się urodzić w Polsce. Więc można powiedzieć, że Polska już po prostu staje się takim trochę makabrycznym krajem, gdzie młode i starsze kobiety boją się rodzić, ponieważ nie wiadomo, w jaki sposób zareaguje szpital i czy będzie troszczył się o ich zdrowie, czy o na przykład chrzciny martwego płodu. To i także padły słowa wnuczka. Że padła płeć, prawda? Bo pani Magdalena Środa, wiemy z czego słynie. Natomiast nie wiem, czy to rodzenie dzieci w innym kraju, to nie chodziło bardziej o to, żeby było drugie obywatelstwo. No ale lepiej straszyć, jak to w tej Polsce jest okropnie i niedobrze. No cóż, musimy kończyć. Wszystko to będzie dostępne na YouTubie. Przepraszam za dzisiejsze opóźnienia. Troszeczkę mieliśmy problemów technicznych, ale telewizja się rozbudowuje i to jest właśnie ten moment, kiedy zmieniamy studia i dlatego wszystko było dzisiaj wolniej, ale już od przyszłego tygodnia, mam nadzieję, będzie wszystko bardzo dobrze szło. Dziękuję też za tą pomoc, bo dzięki Państwu możemy się rozbudowywać i tworzyć nowe, bardziej technologicznie rozwinięte studia. Dziękuję bardzo. Mirona Hołda, szefowa naszych mediów społecznościowych i online'u, była moim Państwa gościem. Ja już zapraszam na następne programy. Dziękuję serdecznie. Thank you.